Mój stosunek do tego zespołu jest dość ambiwalentny, co postaram się Wam za chwilę wyjaśnić. Natomiast muszę powiedzieć o tym, że dziś sprzeniewierzam się trochę swojej zasadzie, którą wyznaczyłem sobie na punkt widzenia, czyli mówienia o płytach, którymi się zachwycam, których jestem pewien. Chociaż z drugiej strony jestem pewien tego, że chcę Wam ją polecić do własnego przesłuchania i wyrobienia sobie swojego własnego zdania na jej temat. Więcej za chwilę, także wpadajcie. Grupa Sonbeat została założona w 2015 roku. Mamy tutaj do czynienia z takim typowym składem. Wokal, gitara, bas, perkusja. Chłopacy wydali do tej pory dwie bodaj epki. Ostatnią w 2018 roku, na którą składały się utwory, które również na debiutanckim albumie znalazły swoje miejsce, czyli Ląd, Głodny i Hell. Za teksty oraz wokal odpowiada Dawid Mędrzak, który odpowiadając na pytanie dotyczące tego, jaką muzykę gra jego zespół, choć nie lubi na to pytanie odpowiadać, mówi, że jest to połączenie indie rocka z popem artystycznym i na tym poprzestańmy, bo myślę, że wgłębianie się w definicje dotyczące tego, jaki gatunek gra Sonbeat, nie ma większego sensu. I wracając do mojego ambiwalentnego podejścia do Sonbeardu, muszę powiedzieć, że ja ten zespół odkryłem sobie już dawno, dawno temu. Na długo przed wydaniem debiutanckiego albumu, a nawet zeszłorocznej epki. Długo więc na tę płytę czekałem, dużo się po niej spodziewałem, mimo iż single, które wcześniej poznałem, wcale jakoś szczególnie nie skradły mojego serca. Ja je lubiłem, kilka razy zagłosowałem na jedną piosenkę w liście przebojów trójki, ale na tym koniec. Mimo wszystko wiele się po tym albumie spodziewałem, a moje oczekiwania niestety nie zostały do końca spełnione. To, że nie zostały one spełnione, to nie oznacza, że ta płyta jest po prostu zła, bo tak nie jest. Ja myślę, że w ogóle Sonbeat jest na tyle ciekawym tworem na polskiej scenie muzycznej, wykazującym zupełnie inne podejście do muzyki niż pozostali debiutanci, że warto na nich zwrócić uwagę i mówię o tej ich charakterystyczności nie tylko ze względu na charakterystyczny wokal Dawida Mędrzaka. Sonbeat nie idzie utartą ścieżką, nie tworzy elektronicznej łojanki bez ładu i składu. Zresztą te wszystkie nagrody, konkursy, m.in. zwycięstwo w konkursie supportów, udział w męskim graniu czy bodaj w openerze, no to wszystko świadczy, że oni są doceniani i że tworzą ciekawą muzykę. Mnie muzycznie najbardziej chwytają tutaj kuloodporne i niepoważne, bardzo szybkie i energiczne kawałki z wykorzystaną w kompozycji elektroniką, ale elektroniką nieprzytłaczającą, nie narzucającą się, a dobrze wkomponowaną i świetnie współbrzmiącą z tym gitarowym graniem Sonbeardu. Są w kuloodpornym wyrażone również dwie bardzo ciekawe, króciutkie myśli, o których śpiewa Dawid Mędrzak. Pierwsza z nich to: ja wciąż wierzę, że każdy jest dobry. I ja również się staram taką myślą pokrzepiać, widząc różnego rodzaju krzywdę i niesprawiedliwość w świecie. A druga, odnosząca się również przede wszystkim do sfery internetu, w której jesteśmy. Każdy ma broń, a bronią są słowa. No i od razu mi się skojarzyły tutaj takie słowa, które już nie pamiętam kto, nie pamiętam gdzie je wyczytałem, ale jedna osoba pyta drugą, czy boi się sądu ostatecznego i ta osoba mu odpowiada, że po tym, jaki sąd zgotowali jej ludzie, nie boi się już niczego. Coś w tym musi być. Problem w tym, że te dwie króciutkie myśli z kuloodpornego to są jedyne fragmenty tekstu, które mnie na tej płycie zaciekawiły. Niestety, ale te teksty meandrują cały czas wokół tematów związków, relacji, zagubienia, ale robią to w sposób nie wchodzący w głąb. Chodzą po płciźnie, czasem są dla mnie nawet niezrozumiałe, przez to po prostu mało intrygujące. Kiedy jestem głodny, mówisz na mnie wilk, jedno czego pragnę to wyjechać skarbie. I to według Dawida Mędrzaka, wokalisty, jest tekst o zagubieniu, o poszukiwaniu samego siebie. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to krótki fragment wyrwany z całości utworu, ale mniej więcej cały utwór tak wygląda. No i czy on rzeczywiście dotyczy tego tematu, o którym mówi wokalista? Ja się w tym tego nie umiem po prostu doszukać. Jest tutaj jeden utwór, który zupełnie odstaje od reszty. Nie chcę się doszukiwać jakiejś niespójności, bo wiele gorszych rzeczy muzyka już znosiła i widziała, ale o tyle, o ile pozostałe utwory zostały skonstruowane na podobnej zasadzie, w podobnym instrumentarium utrzymane z
parokrotnymi dodatkami jakichś syntezatorów. O tyle Wodospady to jest bodaj, jeśli dobrze pamiętam, w całości akustyczny utwór, w którym przede wszystkim na pierwszy plan wychodzą rzewne smyki, które zupełnie jakoś mi odstają od tego, co wcześniej pokazuje na tej płycie Sunbeard. Żeby pojawiły się te smyki w jakiejś większej ilości kompozycji, żeby stanowiły ich czynnik wspólny, miałoby to jakiś sens. Tutaj natomiast wydają mi się one zbyt mocno wyrwane z kontekstu, zbyt nieprzystające do pozostałych utworów. Ciekaw jestem, jak zostanie to rozegrane również na koncertach. Widziałem, że w teledysku w live sesji zagrała z Sunbeardem wiolonczelistka, natomiast czy ona pojedzie razem z chłopakami w trasę, tego nie wiem i to bardzo mnie ciekawi. No i tak to wygląda. Ja naprawdę Was zachęcam do tego, żebyście posłuchali i wyrobili sobie swoje własne zdanie na temat tej płyty, bo mimo iż do mnie ta muzyka w 100% nie przemawia, to naprawdę uważam ten zespół za ciekawy i perspektywiczny i grający muzykę w ciekawym stylu. Ja bardzo chętnie wybiorę się na ich koncert, żeby to moje ambiwalentne odczucie co do płyty skonfrontować z graniem na żywo i być może panowie z Żywca właśnie na żywo mnie do siebie jeszcze bardziej przekonają. Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, że możecie się w komentarzach pod tym filmem dzielić swoimi przemyśleniami na temat tej płyty. Pamiętajcie tylko, żeby bez hejtu. I pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, o wciśnięciu dzwoneczka, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym kolejnym filmie. O łapkach w górę odwiedźcie mnie na Facebooku i na Instagramie. Możecie do mnie pisać na Facebooku albo na maila, który jest w opisie pod tym filmem. W ogóle wszystkie linki potrzebne do wejścia na Instagrama, na Facebooka są w opisie pod tym filmem, więc sobie tam zajrzyjcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na Muzycznym Zaułku. Trzymajcie się! No i czy on rzeczywiście dotyczy tego tematu? No ja mam duże wątpliwości. No dla mnie on jest troszeczkę taki o niczym, no.